No dzień dobry moi mistrzowie, witajcie w kolejnym materiale z Valheima, bo dawno nic takiego ciekawego nie nagrywałem, nie? A zawsze wrzucam jakieś inne materiały na kanał. No cóż, troszkę się pobawiłem, porozbudowywałem co nieco w naszej wiosce, więc was oprowadzę i pokażę, co tu podziałałem. Generalnie jak widzicie powstała tutaj ta ładna wiata, bo wcześniej pracowaliśmy tylko i wyłącznie na kamieniu, a ja tu postawiłem taki ganek gdzieś na boku, żeby mieć ładny widok na ocean. No i cóż, wygląda to pięknie, mi się bardzo podoba i chciałbym tu spędzić resztę swojego życia, ale żyjemy w Polsce, gdzie inflacja zabija każdego, prawda? Wiecie jaki to ból, no i niestety musimy sobie z tym jakoś radzić. Niemniej jednak popełniłem chyba bardzo mocny błąd, bo postawiłem tutaj te ule, ale wyświetla mi się, że pszczoły potrzebują więcej wolnej przestrzeni. No i tutaj wydaje mi się, że nie może się taki ul pod dachem znajdować, ale nie jestem do końca pewny, więc zostawię to na jakiś czas i zobaczę, czy będzie mi się tu pojawiał jakiś miodek. Jeśli nie, no to będę musiał te ule gdzieś poprzenosić i być może w kolejnym odcinku zbudować swego rodzaju farmę. No bo właśnie, jeśli o farmie mowa, zaraz przejdziemy tutaj do tych naszych marchewek i innych rzeczy, które poszykowałem, tylko najpierw wiecie co, zjedzmy sobie coś, bo jestem troszkę głodny. Na ruszcie już nic nie mam, ale mam za to w skrzynce troszkę miodu. Mam jakieś takie podstawowe zapasy typu mięcho i mięcho, więc te mięcho sobie zjemy, żeby chociaż troszkę tej kondycji sobie pododawać. Brakuje mi dużej ilości różnych posiłków, chociażby na kondychę. No ale nic z tym na razie nie jestem w stanie zrobić. Och, jaki piękny bożek. Dobra, on jest sobie w schowku. Wróciłem z tym drzewkiem, które wcześniej zburzyłem, bo faktycznie dodało mi plus jeden komfortu. Miałem 9 komfortu, a jak stanę gdzieś w dobrym miejscu, to mi nawet pokazuje 10 komfortu, więc pod tym względem to sobie zostawimy. No dobrze, no i teraz co? Przejdźmy sobie do farmy. Mam tutaj ogrom marchewek, marchewki posiałem przy moim domku, posiałem tutaj też marchew siewną i tylko gdzie było miejsce, to tej marchwi po prostu wszędzie porozpładniałem. Zobaczcie, jakie piękne, urodzajne, zielone tereny. Więc ja to muszę teraz wszystko pozbierać i rozważyć, czy aby w przyszłości gdzieś nie poprzenosić tych farm, bo cóż, no już ledwo się z tym mieszczę, prawda? Tutaj jest troszkę miejsca, te marchewki też nie mogą być zbyt blisko siebie, bo nie będą rosły. Co bym nie zrobił, no to po prostu nie urosną, bo potrzebują dużo wolnej przestrzeni. Więc zastanawiam się grubo, czy po prostu tego budynku tutaj nie poszerzyć, powiększyć sobie magazyn, może jakąś strefę roboczą, coś tu pododawać. W sumie jak wiecie, to możecie mi zaproponować, co warto tutaj dodać, a farmę bym wyniósł poza tereny samej wioski i spróbowałbym rozbudować ją gdzieś na zewnątrz, nie? Na razie mam tylko marchew siewną i generalnie nasiona marchewki, nie mam żadnych innych rzeczy typu cebuli, nie mam jakiś tam, nie pamiętam co tam było, groch, fasola, coś tam jeszcze dodatkowego było, no i niestety teraz mam tylko i wyłącznie marchewkę. Więc bieda. Mam też te świniaki, których nie wiem jak obsłużyć. Wicki tu był, został przemieniony w świniaka i nie poradził mi w jaki sposób powinienem się tymi świniakami generalnie zająć, więc pod tym względem bardzo, bardzo mocno cierpię. No nic, pozbieram to co mam, zobaczymy ile z tych wszystkich nasionek udało mi się rozpłodnić marchewek i ile jeszcze więcej marchewek uda mi się osiągnąć właśnie z tytułu tego posadzenia. Ale żeby to wszystko pomieścić, to nie ukrywam, nie chcę już tutaj robić takiego syfu gdzieś za budynkami, więc postaram się zrobić taki motyw, że rozbuduję gdzieś farmę. Może akurat tam jest taki duży, w dużo wolnej przestrzeni za murami i prawdopodobnie postawię taką olbrzymią farmę, gdzie, no oczywiście za murami, nie? Gdzie będę sobie na bieżąco te marchewki wszystkie sadził, jakieś cebule. Robimy jakąś podziałkę na różne rodzaje nasion, żeby to cały czas w miarę sprawnie rozpładniać. No i tym sposobem mamy 225 nasion marchwi i samych marchewek mamy aż 45, więc jak tylko to posadzę, to będę niemalże królem marchwi. Marchwiowy król. A tutaj co? Mi się coś popsuło, więc to trzeba ponaprawiać. I mój cel na dzisiaj to postawić sobie łódkę, bo jak przejdziemy sobie na mapę, to zobaczcie sobie ile ja terenu zwiedziłem. Niemalże nic. No jest tu ten czarny las, mam jeszcze troll cave'y kurhany, które powinienem tak naprawdę zwiedzić,
Ale jak sobie cofnę mapę i włączę stół kartograficzny, to zobaczcie, ile moi koledzy zdążyli zwiedzić na samej mapie. Ogromne ilości terenu. No więc dobra, odłóżmy sobie do skrzynki marchewki. Już biegnę na chatę. Gdzieś to tutaj, nie wiem, gdzie mam miejsce. O, tutaj mam jeszcze marchewki. 3 sztuki mi zostały. Więc te marchewki wrzucimy sobie tutaj. I pozostałe części marchewek możemy sobie upchnąć do skrzyni gdzieś w tym miejscu. Tutaj mam akurat 5 marchewek i proszę was bardzo, piękny jeden stak marchwi. No dobra. To została mi jedna bardzo ważna rzecz, jaką jest postawienie sobie łódki. Ta łódka pozwoli mi na dalszą eksplorację świata. I teraz tak, wejdźmy sobie może, zamknę drzwi, bo wieje. Wejdę sobie pod 8 i zobaczę, gdzie tu jest ta łódka. Czy w różnych ją znajdę? Sterta, monet, stół kartograficzny, co jest potrzebne na stół, drewno szlachetne, kości, brąz akurat mam, skrawki skóry. No stół kartograficzny byłbym w stanie zbudować, ale na razie chyba nie jest mi to potrzebne. Mamy ważniejsze wydatki. Portal. Portal mamy. Tu jest tratwa za 34 drewna, 4 skrawki, 6 skrawków skóry i 6 żywic. Olas Crave, 30 szlachetnego drewna, 10 tego, 20 tego i gwoździe z brązu, aż 80 sztuk. No właśnie, gwoździ z brązu wydaje mi się, że nie mam. A nie mam, 82 sztuki, więc idę olo. Już to wcześniej zbierałem, więc w sumie połowa roboty zrobiona. Mamy skóry. Jest mi potrzebna żywica. Jest mi potrzebne drewno szlachetne, którego też nakopałem sporo. No i cóż, jestem przeciążony. Co za biedak. Ile tego drewna szlachetnego mi było potrzebnego? 30 sztuk. Mogę to jakoś odseparować? Mogę. 30. I wsadzimy sobie pozostałą ilość 20 do skrzyni. No, teraz już nie płaczę z bólu. Bólu kręgosłupa, więc możemy sobie ten stateczek gdzieś tutaj walnąć. Ja tu też prosiłem chłopaków o wsparcie tutaj naszej wioski, żeby mi pomogli ze zbieraniem surowców. I tak jak pojawiłem się po paru dniach, mam tu olbrzymie ilości drewna. Gdzieś tu mi drewno nawalili, wszędzie mi zasypali. Kamienia to mam tyle, że nie mam bladego pojęcia, co z nim zrobić, bo jeszcze nie mam stołu kamieniarskiego. No cóż, bardzo powoli się rozwijam i mam nadzieję na to, że wkrótce przejdziemy do strefy żelaza. Ze strefą żelaza wiążą się nowe narzędzia, nowe możliwości. I przede wszystkim spędziłem jeszcze z 2 godzinki na to, żeby rozbudować troszkę tą strefę warsztatową. Poprzenosiłem piece. Już tutaj nie przepalam drewna, tylko mamy tutaj bezpośredni dostęp do dodawania materiałów na przetop i uzupełniania pewnej ilości węgla, a także dałem dymarki do przetopu drewna na węgiel, więc no, jest wygodniejsza pozycja, tak nie wadzi. No i rozbudowałem ten sam warsztat, tak, czyli dodałem daszek, zburzyłem, postawiłem nowy daszek na obu stronach, taki dwuspadowy daszek i tutaj rozbudowałem sobie kuźnię, gdzie mamy chłodnicę, mamy dodatkowy warsztat, gdzie w razie czego mogę ponaprawiać jakieś narzędzia, stoi kowadło, jest kuźna też do ponaprawiania pewnych ilości rzeczy i jest miech, no i przede wszystkim ten piękny widok na naszą wioskę. Kuźnia to jest takie miejsce, gdzie każdy użytkownik, prawda, korzysta z tej wioski, więc chciałbym, żeby mieć pełny widok na to, co się w tej wiosce dzieje. Więc stwierdziłem, że zostawię to w takiej postaci otwartej przestrzeni i myślę, że wygląda to całkiem nieźle. Poza tym, że widzę, że zrobiłem małą gafę i nie dokończyłem tutaj ścian przy samym dachu od tej strony północnej, więc to będę musiał jeszcze połatać. Przy czym muszę mieć na uwadze to, że ponieważ wstawiłem tutaj kociołek, no to jeden otworek powinien zostać, żeby ten nadmiar dymu się stąd usuwał. Wrzucę sobie drewno, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie cokolwiek tutaj przygotować. Zupy marchewkowe mógłbym zacząć przygotowywać, 45 kondycji dają, więc to by było całkiem spoko. Tylko, że właśnie tych marchewek, no mam tych nasion 225, więc marchewek mogę naprodukować bardzo dużo, ale mam też problem z podgrzybkami, których niestety nie mam. Jeśli chodzi o gulasz z jelenia, jagody mam, ale znowu pojawia się marchewka. To z kolei daje życie, na którym tak naprawdę na razie mi nie zależy zbyt mocno. Surowe ryby? Nie wiem jak się łowi. Przez przypadek jedna ryba wskoczyła mi na papę i ją złapałem, po prostu stąd mam szczupaka. Ale generalnie jak się łowi ryby, to nie wiem, czy wędki są, czy coś takiego.
No i mamy różnego rodzaju brzeczki, ale nie mam tego, nie wiem, kotła, który pozwala nam na przygotowanie brzeczki. Sos z mięsa mielonego. Tutaj z kolei muszę mieć nieprzegrzane mięso, w sensie niepodgrzane, nieupieczone. Ale zaś pojawia się marchewka. Tylko, że to mi dodaje życie, a mi zależy ostatnio bardziej na kondycji. No i królewski dżem z malin i jagód. O ile maliny mam, tak z jagodami dosyć mocno cierpię, więc tutaj ta aspekt żywnościowy mocno kuleje. No dobra, zapada zmrok, robi się już bardzo ciemno, a moim celem na dzisiaj było postawienie łódki. I teraz pytanie, gdzie tą łódkę dać? No mogę ją tutaj walnąć. To pytanie, czy na takiej mieliźnie to da radę. No, Wicki zrobił tutaj port, zbudował. No w sumie możemy z tego portu skorzystać i walniemy sobie łódkę gdzieś tutaj przy tym porcie. Natomiast generalnie wolałbym w tej małej wnęce stawiać sobie swoją łódkę, bo to jest jego królewski port, z którego zazwyczaj nie korzystam, więc wolałbym mieć swojego. Bęk, o ale rypło. O tak, moja pierwsza łódka. Boże drogi, jak ja dawno nie pływałem. Tu jeszcze jakiś gryzeń mi tu przybiega. Dobra, jak się tym pływało? Mogę usiąść na stołku, mogę dać do storage'a jakieś 4 rzeczy, na tym mi nie zależy. I jest ster, o tutaj jest ster. Okej. Teraz mogę zmieniać kierunek, mogę sobie płynąć. Kurde mi tu tam... Kamnie, dziad. Muszę go tutaj zbałamucić. Weźmy sobie łuk. Gdzie on tu łazi? Czarzełek jeden. No tak, wódkę przyrżnąłem. Kurde, dziad jeden. Wlazł mi tu. Dobra, spróbujemy przepłynąć ręcznie. Niestety muszę dryłować wiosłem. Więc nawrócimy sobie łódeczką. I spróbujemy go zdjąć z łuku. Okej, dziadek padł. I teraz w sumie jaki mam plan, nie? Na dalsze podróże. Powinienem troszkę poeksplorować. Ja już tu mam część rzeczy odkrytych, tak? Prawda? Czarny las. Te tereny nie są odkryte, ale widzimy, że czarny las ciągnie się po całej stronie południowej. I wydaje mi się, że chyba powinienem udać się do starca, czyli do tego miejsca powinienem się udać, więc nie wiem, czy najlepszym rozwiązaniem nie będzie po prostu postawienie sobie portalu. Cofniemy sobie tą łódkę. No, dryłuj pan, dryłuj. Ale ciężko się steruje na wiosłach. Dobra, teraz troszkę do przodu, tylko nakręcimy odpowiednio. 5 dni później. Masakra. Dobra, i teraz do przodu, panie. Wiosłuj, pan, wiosłuj. Okej, teraz mocno w lewo. Uda się, czy się nie uda? I teraz na wstecznym. Próbuję nawrócić, ale to ciężko idzie. Może mi się uda. No dobra, coś mi się tu udało. No nie jest jakoś super równo, ale wygląda to w miarę sensownie. Wygląda, jakbym dobrze zaparkował. No i spoko. Czy mamy pochodnie w łapie? Nie mamy, ale mogę pochodnie jedną zrobić, więc sobie stworzę, żeby było w miarę jasno. Teraz tą pochodnią mogę tak sobie tutaj biegać po mojej wiosce. Dobra, łódka jest. Więc teraz powinienem przygotować sobie portal, żeby mógł się w miarę dobrze przenosić w odpowiednie miejsce. Tylko te portale, zdaje się, powinienem mieć 2. I teraz gdzie była opcja zrobienia portali? Oko szarzeła, szarła. Potrzebuję 20 sztuk, drewna szlachetnego 40 sztuk i rdzenie surtra 4 sztuki tak naprawdę powinienem mieć. Wydaje mi się, że rdzeni nie będę miał, więc jedyną opcją będzie pójście do czarnego lasu. Tutaj nie mam. A mam 10 rdzeni. Mam oka szarzerła. Generalnie wszystko, co potrzeba, mam, tylko ktoś mnie tu, kurde, dziadostwo atakuje. Który tam wylasł?
Tutaj jest jakiś... O, to jest ten goblin. To jest dziadostwo. Skąd one tu łażą? A czasami przyjdzie taka ekipa, tylko oni mnie niemal na hita zabijają. Ajajajajajajaj, byleby mnie nie dziabnął, bo jak mnie trafi, to już po mnie. Jeszcze jeden hit. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. O tak. I ten drugi. Tam przy łódce jest. Piękny headshot. U, tam jest ich dwóch. Oddycha mi padła. No niedobrze, muszę tam podbiec do nich, żeby mi tu nie zaszli od dupy strony. Szybko, szybko do przodu. Czy oni mi są w stanie wleźć tutaj od drugiej strony? Wydaje mi się, że jest tu jakieś podejście. No właśnie, tu jest podejście. Ajajajajaj, gryzie. Dobra, jeden leży. Złom z czarnego metalu. To jest coś, co potrzebuję. A ten trzeci typek gdzie polazł? Tam chyba ucieka. No nic, spierniczył mi. Jeszcze spróbuję podnieść te resztę rzeczy, które wyrzucił ten typ, bo może się okazać, że to jest jednak czarny metal. Gdzieś tędy spróbuję wskoczyć. No nie mam... Tak sobie zablokowałem dostęp, że nie jestem w stanie uzyskać tych wszystkich cennych przedmiotów. Ale Anusz mi się uda, o ile nie zatonę. Dobra, dawaj mi ten czarny metal, to jest tylko drewno. Więc lipa i zaraz zacznę tonąć. Oj, nie, 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 oj, nie, 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 nie. Już się topię. Muszę sobie też podskillować troszkę opcję pływania, bo widzę, że jest dosyć kiepsko. A jeszcze słyszę tego Zgreda. Idzie tu. No chodź tu do pancia, chodź, chodź. No i śmierć frajerom. Pięknie. Pięknie. Trofeum z Fulinga. O, będę miał co powiesić na ścianie i mamy jeszcze parę sztuk złomu z czarnego metalu, więc na pewno mi się to gdzieś tam w przyszłości przyda. Jeszcze nie wiem na co, ale widzę, że mam na przykład miecz od kolegi z czarnego metalu, więc widzę, że jest to dosyć dobry towar, więc mam nadzieję, że w skrócie całkiem niedługo go wykorzystam. Ach. No nic, no to plany jakieś małe mamy na przyszłość. O, róg biesiadny, a to fajnie wygląda, tylko żelazo jest potrzebne, ja nie mam żelaza. Kilow mam też słaby. Cieknąca bomba mi doszła. W tym miejscu generalnie nic dobrego nie zrobię. Jeszcze zerknijmy sobie na warsztat. Gdzieś tutaj. I już patrzę, co jestem w stanie zrobić w kuźni. Ja mam wszystko zrobione z brązu, czyli ćwiekowane. Zbroja, hełm z brązu oraz nagolennice z brązu. Z innych broni jedyne co mógłbym zrobić łuk myśliwski, ale tutaj szlachetne drewno, no i znowu żelazo, więc też troszkę leżę pod tym kątem. Gwoździe, nóż to mi niepotrzebne, buławy nie. Żelazny kilof, zaś żelazo, którego nie mam. Ewentualnie mógłbym się pokusić o jakąś na przykład brązową tarczę typu puklerz z brązu, bo faktycznie jak pójdę na jakiegoś bossa, to mi się to bardzo, bardzo przyda. No nic, ale to zostawiam wam w komentarzach, co tak naprawdę powinienem teraz zrobić, żeby mocno sprosperować rozgrywkę do przodu. Bo troszkę się, powiem szczerze, zgubiłem w tym, co mam robić. Skupiłem się tylko i wyłącznie na budowaniu i to budowanie zabrało mi tyle czasu, że tak naprawdę już nie wiem, gdzie powinienem wykonać następny krok. Tyle ode mnie, dzięki za oglądanie, do następnego razu, cześć!